Ghostbusters Sanctum of Slime zaczyna się wielką ilością różnorakich znaków filmowych, wielkich film, bo gra oczywiście bazuje na hicie z roku 1984. Zaraz, nie da się tych oczywiście bzdur przewinąć, producenci zmuszają nas do oglądania tego. Zaraz będzie w ogóle hit Raya Parkera, kawałek Ghostbusters. I niestety, to jest kompletna tragedia. Jak lubię Steama, bo trafiają się tutaj pozycje wyjątkowe, tak, teraz, niestety, po prostu jest to kompletny pasztet, za który każą nam jeszcze płacić. W ogóle demo jest skandalicznie męczące. Na przykład teraz obserwujemy filmik. Tfu, filmik, to jest komiks, nawet bez aktorów, bez niczego. To jest coś, co można zrobić, nie wiem, minimalnymi kosztami. Przez chwilę nie mogliśmy go przewinąć, ale okazało się jednak, że da się to dziadostwo jakoś pominąć. No więc gra łamie wszelkie zasady filmu, można krzyżować promienie, jest bzdurną wariacją na temat strzelanek z widokiem z góry, gdzie chodzimy z innymi graczami. Liczyłem, że nabierze uroku, kiedy zagra się z kimś. Niestety, nadzieja matką wynalazków, a tak właściwie głupich, więc gra okazała się tragiczna i pod tym względem. Na podstawie dema odnoszę wrażenie, że wygląda ona w ten sposób, że chodzi się naszymi Ghostbustersami, którzy oczywiście nie mają nic wspólnego z tymi z filmu i naparza się do tych duchów bez totalnego ładu i składu. Nie daje to ani fanu, ani niczego. Ja tu akurat gram z Macu w wersji na dwóch, co oznacza, że oprócz nas są dwa boty, które absolutnie niczego nie robią. No i tyle, wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, zaraz wlezą kolejne duchy. No, a my będziemy musieli je jakoś powstrzymać. Za ten dramat chcą od nas niecałe 8 euro. Co jest ceną skandaliczną, biorąc pod uwagę, że za nieco mniejszą cenę, bo chyba za 6,99 kupiłem na przykład Lara Croft i The Angel of coś tam, czy jak to się nazywa, Guardian of Light, o bodajże, który jest kapitalny i kilka klas, kilkaset klas wyżej od tego shitu. To jest coś, co nie odniosłoby sukcesu. No nie, no, na App Store też są fajne produkcje, wbrew pozorom, więc to nie ma nic znaczenia, ale to nie jest nawet produkcja godna App Store. Tam powinna być sprzedawana za darmo, tak więc trzymajcie się z daleka. No jeszcze chwilę pomęczymy to, ale to jest jakaś tragedia. Totalnie nic się nie dzieje, znaczy biegamy, ja teraz nie wiem, mogę obracać się wokół własnej osi, maziać tym promieniem. I tak dalej, i tym podobne, i znowu wyskoczą potwory, i znowu będę maział promieniem. Na sprawę umysłem jestem gdzieś indziej. O, zginąłem! Uratuj mnie! No, młody musi nawalać w klawisz, przynajmniej tyle emocji w tej grze, bo... Kolejne pomieszczenie, co tam będzie dalej? Idziemy. Może tutaj coś się zmieni, okaże się, że to jest strategia, albo symulator ekonomiczny i robi się ciekawie. Jej, ile szlamu. Tak więc, nawet zakładając optymistycznie, że gra jest fajna, bo to jest oczywiście tylko demo, dostępne na Steamie, nie polecam. Co tu się stało? To jest to najgorszy sposób na, nie wiem, promocję gry, bo demo ma zachęcić, a to, co tu się dzieje? O Boże. Znaczy, rozumiemy, że to będzie element humorystyczny, a to jest totalna tragedia. Gameplayowo straszny pasztet, to jest pasztet fest po prostu. No Boże, nie, muszę to wyłączyć i nagrać coś normalnego. Okej, odpuszczamy. Miłego poniedziałku, my wymiękamy, cześć.